Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o klęsce Zbigniewa Ziobry, kolejnej klęsce, którą zaliczył. Tym razem sąd po raz trzeci odrzucił. Wniosek jego prokuratorów o areszt dla Leszka Czarneckiego, założyciela Getting Banku, człowieka, który został okradziony przez PiS, któremu znacjonalizowano dwie ban dwa banki. Dziś prokuratura próbuje przekonywać sąd, że to Leszek Czarnecki jest odpowiedzialny między innymi za istnienie czegoś takiego jak afera GetBacku, czyli afera spółki, która naciągnęła ludzi na 2,7 miliarda złotych. Przy czym, jak uważają sądy, z materiałów zgromadzonych przez prokuraturę wynika coś zupełnie innego, że to Czarnecki zwolnił swoich pracowników, którzy byli zamieszani w sprzedaż tych niewiarygodnych papierów i złożył doniesienie do prokuratury. I dziś, na podstawie zeznań tychże pracowników, na których on doniósł, Wyjaśnień, bo to już nie są zeznania, pracowników, na których on złożył doniesienie do prokuratury. Prokuratura próbuje go ścigać. W tej wielkiej aferze Getbacku przypomnijmy, była to firma, która skupowała zadłużenie. Pomijany jest zupełnie wątek związków finansowych tej firmy z obozem PiS. Leszek Czarnecki zaś stał się celem prokuratury w tej sprawie na jesieni 2018 roku, gdy ujawnił nagranie. O tym, jak Marek H., ówczesny szef Komisji Nadzorów Finansowego, to jest taki odpowiednik komendanta głównego policji na rynkach finansowych, czyli taki najważniejszy policjant do spraw finansowych w Polsce. On zaproponował nie mniej, nie więcej 40 milionów złotych dla swojego kolegi, który miał zapłacić, w formie wynagrodzenia, zatrudnić tego szprawnika i go właśnie wynagrodzić w ten sposób, Leszek Czarnecki, w zamian za to Marek H., wówczas jako szef Komisji Nadzoru Finansowego, pomógłby Czarneckiemu, aby nie stracił banków. Słynna rozmowa, której, o której się dzisiaj zapomina, odbyła się w 2018 roku. I tak naprawdę pod względem ciężaru gatunkowego jest znacznie większą aferą niż afera Lwary Wina, dlatego że tutaj zaangażowani w to są bez wątpienia najważniejsi decydenci i politycy w Polsce. Marek H bowiem opowiada, jemu się wydaje prywatnie, właścicielowi dwóch dużych banków, że jest plan, okradzenia go. I on, to się wszystko nagrywa, on jemu się wydaje, on cały czas upewnia się, że Tarnecki go nie nagrywa, dopytuje się, mówi, że włączył tutaj takie urządzenia zagłuszające, szumidła, jemu się po prostu wydaje, że to, co mówi, jest prywatne. I mówi, że Zdzisław Sokal, czyli jeden z ważniejszych ludzi w tamtym momencie, którzy zajmowali się sektorem bankowym, ma swój plan, on tak cytuje teraz, on uważa, że Getin, cytuję Marka H, powinien upaść, za złotówkę zostać przyjęty przez jeden z dużych banków. On chciałby dokapitalizować tą kwotę o dwóch miliardów złotych, czyli ten bank, który to przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy. I nas, tutaj w cudzysłowie KNF-u, atakuje za każdą decyzję, którą podejmiemy pozytywną w stosunku do banku, u prezydenta, u premiera. No ja robię wszystko, żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sytuacji, bo to nie jest... Pod... Postawa, jak pan widzi, szczególnie zdrowia, wypalił KNF. Czarnecki twardo i postował. No nie jest, to jest sprzeczne z prawem, no co Marek H. Jest sprzeczne z prawem, ale rozmawiamy przy pełnej dyskrecji. No i dalej było jeszcze mocniej. Chrzanowski ówczesny prezes KNF-u mówił, że Sokal ma konflikt z członkiem zarządu Getin Banku. Jerzym Pruskim. Zapewnia Czarneckiego, że chciałby przekonać prezydenta Andrzeja Dudę, aby po prostu zdjął nam z komisji, teraz cytat, tego człowieka, a docelowo to już byśmy mogli go jako osobę niebezpieczną zdjąć z tego urzędu, w którym jest, czyli z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szef KNF-u informował też, że wrogie bankom jest Ministerstwo Finansów, ale najważniejsze, że on, szef KNF-u, jest przyjazny. Potem dodaje, że są dwa obozy. On mówi, że on należy do obozu Narodowego Banku Polskiego, czyli do ówczesnego szefa, który obecnie też jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, Adama H. No i dzisiaj pamiętajmy, że Adam Glapiński to jest człowiek, który trzyma. Za przysłowiowe jaja Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że mamy do czynienia z facetem, który wie wszystko o Jarosławie Kaczyńskim, a jest też, też człowiek, który się zamienił. Na domy ze spółką, która jest powiązana z jednym z ciekawszych, mówimy o Glapińskim, rosyjskich oligarchów. Sprawę opisał Grzegorz Rzeczkowski. Krótko mówiąc, gigantyczna wiedza na temat początków biznesowych Jarosława Kaczyńskiego. Jak twierdzą nasi informatorzy, pan Glapiński pozwalał sobie bardzo szczerze mówić do swojego podopiecznego, właśnie do prezesa KNF-u, a on miał założonego Pegasusa w tamtym czasie. I te szczere wyznania miały się stać w pewnym momencie bardzo mocnym argumentem dla Zbigniewa Ziobro w negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim. E... Najlepsze było na koniec tej rozmowy. Szef KNF skarżył się Czarneckiemu na niskie żar zarobki. Tutaj zacytuję: Mam taki problem, duży, w urzędzie. Gospodarka ruszyła w sektorze prywatnym, poszły wynagrodzenia do przodu, a w sektorze publicznym nie. Ja jestem na wyższym szczeblu. Kiedyś prowadziłem firmę i tak dalej, powiedzmy z innego szczebla tutaj przyszedłem. Też się grubo rozczarowałem. I na tych skargach na zarobki się nie skończyło. Rozmawiam z panem szczerze. Też widzę gdzieś tą jakąś synergię. Bank można popchnąć. Zapewnia biznesmena, właściciela banków. Szef KNF-u. Jeszcze raz, to jest taki odpowiednik komendanta głównego policji. Wydaje mi się, że byłoby z korzyścią i dla urzędu, i dla całej instytucji. No, Czarnecki odpowiada, że dobrze ludzie zawsze się przydadzą. No i mówi dalej. Nie wiem, jaki pan ma system wynagrodzenia w banku, ale wydaje mi się, że jeżeli by pan powiązał to z wynikiem banku, no to będzie jakoś gwarantowało, że ten prawnik będzie bardziej zaangażowany. W tym horyzoncie najbliższych kilku lat, no, byłoby to, jak pan uważa. Można rozwiązanie, na którym ten bank, że tak powiem, oprzeć, wsparłoby ta osoba państwa w procesie restrukturyzacji. Następnie Czarnecki odbiera wizytówkę, zgadza się z nim spotkać, i według miliardera, szef KNF-u napisał wówczas 1% wartości banku jako sugerowane wynagrodzenie. To było te słynne 40 milionów. Czarnecki, z tego co ustaliłem, przeszedł wariograf śpiewająco, Czego nie można powiedzieć o byłym szefie KNF-u. I teraz jest to ciekawe, ale nawet nie istotne dla sprawy. Facet, który był szefem KNF-u, przekazał przedsiębiorcy, że jest mu przychylny, że walczy w obronie ich interesów, że są jemu wrodzy urzędnicy, a on jeszcze mało zarabia. I to jest moment, potem to, co się działo, to jest tak. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrobiła wszystko, aby ówczesny szef KNF-u miał czas na posprzątanie swoich e, kwitów. Centralne Biuro Antykorupcyjne również. E, natomiast e, po tym, jak wpłynęło to zawiadomienie, 7 listopada 2018 roku rozpoczęto działania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby właśnie zaatakować Lewka Czarneckiego, aby cała afera wybrzmiała znacznie po prostu osłabienie. No, Ziobro próbował po prostu przykryć ewentualne upublicznienie wtedy tych nagań, tych taśm właśnie jakimiś zarzutami pod adresem biznesmena. Z tego co ja pamiętam wtedy były też próby zatrzymania biznesmena i postawienia mu jakichś zarzutów. Właśnie chodziło o to, żeby sprawić, iż te, ta cała kompromitująca PiS e, afera, e, żeby była przedstawiana, iż to to biznesmen się broni, bo tutaj go ścigają służby. Prawda jest taka, że dla Zbigniewa Ziobry i dla e, Jarosława Kaczyńskiego, cały ten układ, e, który, który im Czarnecki wysadził w powietrze, e, próba jego złapania jego pozbawienia go wolności upokorzenia ma być też takim sygnałem wysłanym do wszystkich innych biznesmenów bo możemy przypuszczać, Czarnecki nie jest jedynym człowiekiem, który dostał taką propozycję. Sam osobiście znam dwa przypadki, ale na zupełnie mniejszą skalę, gdzie no znacznie mniejsi przedsiębiorcy dostali propozycję 5 milionów, około 5 milionów złotych w zamian za odszczepienie się. Jeden taki człowiek, pan Krych, powiedział to publicznie. Ja znam już, znałem też innego człowieka znam dwóch jeszcze, jeden już nie żyje, jeden mi powiedział, że zapłacił te 5 milionów złotych za to, żeby go zostawili w spokoju, drugi tego nie zrobił i też kilka miesięcy spędził później w areszcie. Więc taka ściganie Czarneckiego to jest taka próba pokazania, że nie opłaca się donosić, ujawniać, po prostu donosić się na tych, którzy są rakiety, czy znaczy spróbują po prostu rekiet robić, czy zbierać haracze, że państwo PiS po prostu jest skuteczne. No, tutaj jest nieskuteczne, to też jest taki też dobry, pozytywny sygnał. Natomiast tu jeszcze nadmienię, że pojawił się u pana Leszka Czarneckiego, pojawił się jeszcze jeden człowiek, na razie słyszeliśmy tylko część nagrania, pojawił się Adam Hoffman, który Oferował taką drogę odkupienia Czarneckiemu w zamian za, jakby to powiedzieć, powrót do stolika spis. Miał on nominować na szefa jednego ze swoich banków bliskiego Zbigniewowi Ziobrze, a bardziej powiedzieć, bratu Zbigniewa Ziobrze, Witoldowi menadżera pana Krupińskiego. I uwaga, jeszcze w tle miała być pomoc w kupieniu telewizji TVN, która miała być sprzedana szkowi Czarneckiemu, że to byłoby dużo prostsze, bo Czarnecki po prostu mając swoją jakąś tam renomę mógłby to przeprowadzić. No i oczywiście potem od sprzedania tej telewizji z ogromnym zyskiem, który jest z dużych spółek Skarbu Państwa. Ta cała sprawa, to jest naprawdę jedna z większych afer korupcyjnych, natomiast tutaj państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Afera Getback jest to afera, która kładzie się cieniem jeszcze bardziej niż afera Ambergold na rząd. Afera Ambergold była jedną z afer, którą próbowano przepisywać Platformie obywatelskiej. Tam w grę wchodziło 850 milionów złotych. Tutaj chodziło o kwoty. Ponad trzy razy większe to raz. Dwa, ta piramida w całości funkcjonowała pod pieczą, właśnie ludzi związanych z, z pisem, czyli właśnie na rynku finansowym, który chronić miał pis. I co więcej, Getback finansował media związane z pisem. I co więcej, jeszcze to jest tam jeden z tych ważnych rzeczy: Getback wyczyścił państwowym bankom długi, czyli kupił od nich zadłużone, zadłużone papiery, które nie miały wielkich szans na to, żeby je odzyskać, jakieś pieniądze z tego. Więc to jest tak naprawdę afera tej władzy, w której próbuje się ubrać jednego z bardziej znanych finansistów w Polsce z na razie zmiernym skutkiem, natomiast e, powiem tak, powrót do afery Marka H i tego, co, co tam prokuratura ma mu do zarzucenia, to, że ta sprawa do tej pory po pięciu latach, to, że ona w ogóle jest tak wąsko e, potraktowana, to są, drodzy państwo, tak zwane przysłowiowe wierzchołek góry lodowej. No on na pewno... E, Powiem tak, ma taką wiedzę, że obecna władza go zapewnia, że mu włos z głowy nie spadnie. Pytanie jest takie, co się wydarzy teraz, kiedy tej władzy grozi po prostu utrata, utrata, utrata kontroli. Co wówczas będzie się działo właśnie z takimi ludźmi? No, moim zdaniem jest to jeden z głównych kandydatów, były szef Komisji Nadzoru Finansowego na świadka koronnego. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał o klęsce Ziobrek, Ziobrek, który nie potrafi doprowadzić do aresztowania swoich największych wrogów, nie udało mu się tego w przypadku Romana Giertycha, nie udało się też w przypadku klienta Romana Giertycha, pana Leszka Czarneckiego. Można powiedzieć, iż kpina Jarosława Kaczyńskiego, który nazywał kiedyś ziobre. Zbigniew nic, nie mogę ziobro. No jest, że tak powiem, po części uzasadniona. Szanowni Państwo, polecam historię bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem. Wydawcą jednym z autorów w tym numerze Polski podbój Szwecji, jak Zygmunt III waza wyprawiał się na Sztokholm. Gdyby go wtedy posłuchano, nie byłoby potopu szwedzkiego, jakby nie było potopu szwedzkiego, to nie byłoby rozbiorów Polski. Niestety, Zygmunt sam finansował armię ekspedycyjną, która okazała się niewystarczająca. Zarzucano mu przez lata, że zrobił to z egoistycznego pragnienia bycia królem Szwecji, nie doceniając tego, że on doskonale rozumiał, jak dużym zagrożeniem może być w przyszłości Szwecja dla Polski. Był też później niesłusznie oskarżany o próbę sprzedaży polskiego tronu Habsburgom. W rzeczywistości był to jeden z lepszych polskich monarchów. Jego panowanie, 45-letnie, nazywane jest srebrnym okresem, srebrnym wiekiem Rzeczypospolitej. To był ostatni z królów, którzy na poważnie mieli szansę no niestety nie udało mu się, ale próbował poprawić system rządzenia Rzeczpospolitą. Jest też sekret bogactwa Kościoła, materiał Aleksandra Pińskiego, mojego brata i redaktora naczelnego Historii bez Cenzury. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, skąd czerpie zyski Kościół katolicki, to zapraszam do lektury tego tekstu. To jest naprawdę mocny materiał pokazujący, że nawet ważne dzieła religijne muszą mieć solidne podstawy ekonomiczne. I jak to zrobił Kościół katolicki? O tym właśnie w sekrecie bogactwa Kościoła. Tutaj jest też materiał mój o podziale władzy. Mój felieton, polecam, dotyczy sprawy konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa ponad Prawie, znaczy prawie, prawie tysiąc lat temu, bo w 1079 roku biskup zapłacił życiem za sprzeciw wobec króla. Ale można powiedzieć, że wygrał tę sprawę, bo za jego głowę e, musiał e, za to, że go zgładził. E, Bolesław Śmiały stracił tron, musiał e, uchodzić. Z Polski, co skutkowało tym, że kolejni już monarz, następcy Bolesława, nie próbowali w ten sposób wymuszać posłuszeństwa i Kościół obronił w Polsce niezależność. Co prowadziło do takiej sytuacji, w której ci, którzy mieli na pięku z królem albo z księciem, mogli się uciekać do ochrony przed czy szukać ochrony w kościele, a ci, którzy mieli na pięku z biskupem, mogli szukać ochrony u księcia. Tudzież króla. Ten podział władzy, który się ostał w Polsce, ostał się w państwach zachodnich, znacznie lepiej służył społeczeństwu niż jednowładztwo. To taka dygresja a propos do tego, co próbuje zrobić w Polsce Jarosław Kaczyński. Jednolita władza wykonawcza, sądownicza zawsze źle się kończy dla dla obywateli, dla ludzi, którzy mają mieszkać na danym terytorium. A ja zapraszam na portal wieści24.pl, który prowadzimy dla Państwa z Tomkiem Szwajgiertem. Tam jest lista największych afer pisowskich od 2015 roku. Szanowni Państwo, do zobaczenia.